Hej wszystkim, nazywam się Monika i razem z Mateuszem przeprowadzimy dzisiaj małą sondę uliczną. Nieprzypadkowo jesteśmy na stadionie Kusocińskiego w dzielnicy Piaskowa Góra, bo Janusz Kusociński od pewnego czasu jest patronem naszej szkoły. I my chcemy dzisiaj sprawdzić, co wałbrzyszanie wiedzą na temat tej postaci. Zaczynajmy. Dzień dobry, jesteśmy uczniami liceum i przeprowadzamy sondę uliczną. I nieprzypadkowo jesteśmy na stadionie Kusocińskiego, bo Janusz Kusociński jest od niedawna patronem naszej szkoły. I mamy właśnie do pań pytanie, co pani wiedzą na temat tej postaci? Kusociński to był lekkoatleta, nie? Tak, tak. To był sportowiec był, nie? Ale więcej to nic nie wiem. No, a w jaki sposób zginął, nie orientując się, panie? Chyba tam tragicznie zginął, ale nie pamiętam. Został rozstrzelany przez Niemców. Jesteśmy na stadionie Janusza Kusocińskiego. I jesteśmy tutaj nieprzypadkowo, bo Janusz Kusociński jest od niedawna patronem naszej szkoły. I co panowie wiedzą na temat czwarte liceum? I mamy pytanie, co panowie wiedzą na temat tej postaci? Oj, no bardzo dużo, no co? No, sportowiec, pierwsza klasa i co więcej. No. A w jaki sposób zginął, wiedzą panowie? No, w czasie okupacji, nie? Tak, został rozstrzelany przez... No, nie mogę się pogodzić Niemcy z tym, że Polacy są lepsi od nich, nie? A uważają panowie, że taka postać jak Janusz Kusociński jest warta tego, żeby być patronem szkoły? No oczywiście, jak najbardziej. To jest wskazane. Tylko takich patronów radzi na... Nie słyszeliśmy o nic złego. Tak. Tylko same rzeczy. Same plusy. Bardzo dobry wybór, nie? No Kusociński, jeżeli jest patronem szkoły, to jest patronem szkoły czwórki sportowego. No i wiadomo, że był sportowcem wielkiej klasy, złoty medal gdzieś tam. Chyba nawet miał na olimpiadzie jakimś, no i co, no wszystko. No a nie wiem, czy nie zginął tragicznie. Janusz Kusociński jest patronem naszej szkoły, teraz też znajdujemy się na ulicy Kusocińskiego i jesteśmy ciekawi, co państwo wiedzą na temat tej postaci. Kusociński? Tak, tak, Janusz. Nie mam żadnego pojęcia. Pan wie o Januszu. No i nie wiem dużo. Nie orientuje się pan nic, nie obiło się panu o uszy? Narciarz, biegacz. Lekkoatleta, biegacz. Nic więcej nie wiem. Przeprowadzamy sondę uliczną. Możemy zadać panu jedno pytanie? Nie mam za dużo czasu. Jesteśmy ciekawi, czy wie pan coś na temat tej postaci? To jest chyba lekkoatleta, nie? Tak, tak. No, oszczepnik, tak? Biegacz. A, biegacz, no. Co pan wie o Januszu Kusocińskim? Wszystko. Na przykład jaką dziedzinę trenował? No, proszę pani, biegi długodystansowe. No, Los Angeles, złoty medal, z otartą nogą, rywal Murmiego i tak dalej. Kusociński biegacz, jakiś medal na olimpiadzie on miał chyba, ale w tej chwili nie wiem, w Los Angeles w 1932 roku, czy może później, nie powiem dokładnie. Tylko tyle wiem, długodystansowiec, to tylko tyle, ja wiem, a może są tacy, którzy więcej wiedzą. Nic, myślę, że nic. Nie, tak mi się wydaje. Nie obiło się nic o uszy panu Janusz Kusociński? Nie, nie, nic. Janusz Kusociński to był chyba pisarz, tak? Biegacz, lekkoatleta. Aha, no tak, bo on w czasie wojny został przez hitlerowców zgładzony. Zgadza się. Coś takiego. Jesteśmy przy lokalu na ulicy Kusocińskiego 1A i jesteśmy ciekawi, co pan wie na temat tej postaci, na temat Janusza Kusocińskiego. Na temat tej postaci tyle wiem, że pracuję przy ulicy, która jest nazwana jego nazwiskiem. O ile mi wiadomo, jest to znany biegacz z bardzo dawna, nawet wtedy mnie na ziemi nie było, to czyli dawno to musiało być. No i tyle. Moja wiedza nie jest rozszerzona, nie będę wymyślał. Ktoś mi podpowiedział, że ten pan zginął śmiercią tragiczną, ale to przed chwilą, także więcej nie mogę. No wszystko wiem, bo się uczyłam o nim. I może nam pani coś więcej zdradzić? No to sportowiec był, nie? No, ach, tam. Co? W jakiej dziedzinie? Sportu? Co trenował? No chyba biegi, czy? Tak, tak, zgadza się. No, to idę. Sportowiec był, prawda? No, tylko wiem, tylko tyle. O Jezus, ale mnie zaskoczyła. Nic nie przypomina sobie pani? A jak powiem, że sportowiec? No, sportowiec, no był, no.
No, trzeba mi było wcześniej powiedzieć, zadzwonić do mnie, to bym się ze mną przyszykowała. Dobrze, to ma pani zadanie domowe. Przedwojenny, tak, lekkoatleta, naprawdę to był wybitny sportowiec. Że naprawdę to miał wysokie... Po pierwsze, proszę panią, że nie był rozpieszczany przez przedwojenne władze, ale naprawdę osiągnięcia miał bardzo wysokie, bardzo. I pamiętam, jak startował z panią, bo czytałem jego wersję, nowe buty dostał, miał buty, wie pani, jak nowe buty pani ubierze, to wie pani, dopasowane do buty, jak ściągnął, to mu krew z pięt szła, ale wygrał. Czyli uważa pan, że to jest dobry wybór, że on jest patronem naszej szkoły? Jest, naprawdę, tak. Ten sportowiec naprawdę jest uznawany przez... No powinien, ktoś się troszeczkę interesuje sportem. Ja się troszeczkę interesowałem sportem, grałem w piłkę. Liczyliśmy w drugiej lidze w Górniku w 56. Janusz Kusaciński też najpierw trenował piłkę nożną. Także naprawdę jest bardzo zasłużony sportowiec. Naprawdę. On nas obrał dwie pierwsze ligi. Powinniście jego ślady iść. W szkole powinniście założyć klub sportowy. Mamy, to jest szkoła, są profile sportowe, mamy lekkoatletów, także tak. Próbujemy. Bardzo cieszę się z tego. No. Wstyd powiedzieć, ale niewiele. Niewiele. A obudził się coś pani gdzieś obudzi kiedyś? Tak, ale naprawdę w tej chwili nie przypominam sobie. Aż wstyd przyznać, rzeczywiście. Przecież na pewno słynna postać nasza, a na pewno coś, na pewno związany z jakimiś takimi przemianami chyba. Coś walczył o jakąś naszą chyba... Był sportowcem, ale też... To o tego Kusacińskiego. To znaczy ten słynny biegacz olimpijczyk. Tak, czyli jednak. Aha, czyli o tego biegacza, bo Kusaciński mówię, czy to tam jakiś z rewolucjonistów tych takich? Aha, a to ten chodzi o tego naszego słynnego biegacza. On chyba w końcu został zamordowany przez Niemców, tak? Tak. Gdzie to on? Pan Czeresz? Nie, w Berlinie, wcześniejszej, w Londynie na olimpiadzie, w której on zwyciężył. W Los Angeles chyba, tak. No to rzeczywiście taka zaraz po wojennej Polsce, kiedy no to taka bardzo słynna postać, no rzeczywiście. No tylko niestety, jak większość mądrych Polaków została zamordowana. Kusacińskiego? Nie powiem pani, bo nie wiem. Janusz Kusaciński, nic nie obiło się panu o sportowiec? Może jakiś sportowiec, tak. No. To jest sportowiec. No, tu jego ulica jest. Zgadza się, dlatego tu jesteśmy. A jaką dziedzinę trenował? Może coś więcej? Chyba biegi. No biegi. Biegi, tak, biegi. Pani, to jeszcze ja stary daty, to się jeszcze... Wie. Dobrze, a jak zginął? Słyszeli panowie? On chyba, Niemcy go chyba zamordowali. Tam... Święcimie. Coś ja sobie przypominam. Został rozstrzelany. To jeszcze ze zawodówki. Jak chodziłem, się żeśmy uczyli w zawodówce. Czyli to... Teraz młodzież nie wie nic. Właśnie, Janusz Kusaciński jest... Nie w historii Polski wcale. Janusz Kusaciński jest patronem naszej szkoły właśnie. Czy uważają panowie, że to dobry wybór? Pewnie, że tak. No, ale tu jeszcze do szkoły to powinna być szkoła sportowa, to lepsze by było. Mamy oddziały. No. Także dobry wybór. Pan Mirer zginął, człowiek, podczas II wojny światowej. No, z olimpijski z Los Angeles. A czy to dobry wybór, że Janusz Kusaciński jest patronem naszej szkoły, 4. liceum? Bardzo dobry wybór, tak. Ja też tak uważam, że bardzo dobry wybór. No, po prostu zasłużył na to. Tak? Cześć, misiu, wiesz coś o Januszu Kusacińskim? No dalej. No. Co ty gadasz? A jaki był ciągle? Ale przecież czułam wrażenia. No.